Świadomość kobiet, jeśli idzie o zabiegi z zakresu ginekologii plastycznej, w ostatnich latach znacząco wzrosła. Przyczyniło się do tego nie tylko propagowanie tej wiedzy przez lekarzy, specjalistów w tej dziedzinie, ale również przez środki masowego przekazu, które informują kobiety o tym, że nie tylko w obszarze twarzy, gruczołów piersiowych, skóry, czy też tkanki podskórnej, tkanki tłuszczowej można coś zmienić, ale i w obszarze intymnych części jej ciała też można przywrócić im pewność, radość życia, no i taką zwyczajną, ludzką radość i satysfakcję. Nie tylko lekarze ginekolodzy są odpowiedzialni w dobrym tego słowa znaczeniu za to, że świadomość kobiet w zakresie pielęgnacji ich ciała i przeciwdziałania procesom starzenia narasta. Robią też to lekarze innych specjalności, chirurdzy, chirurdzy plastycy. Krótko mówiąc, lekarze medycyny estetycznej zrobili dużo dobrego w tym kierunku, żeby uświadomić kobiety, że to nie jest tak, iż natura robi swoje i działaniom tejże natury nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać. Nic bardziej błędnego. Jesteśmy w stanie przeciwdziałać, jesteśmy w stanie pomagać kobietom i poprawiając nie tylko funkcje, co trzeba mocno podkreślić, ale i wygląd zewnętrznych części kobiecego ciała, poprawiamy ich quality of life, czyli jakość życia. Nie istnieje wzorzec wyglądu twarzy, gruczołów piersiowych, ani sylwetki, zarówno kobiety w młodym wieku, jak i kobiety dojrzałej, tudzież kobiety w wieku podeszłym. Nie ma takiego wzorca, również jeśli idzie o części intymne. Jedynym problemem, z jakim możemy się zmagać, to brak akceptacji, ale danej, jedynej kobiety dla wyglądu części intymnych jej ciała. Nie opieramy się tu o żadne wzorce, tylko opieramy się o to, z jakim problemem pacjentka się do nas zgłasza i mając na uwadze fakt, że po pierwsze primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić, wszystko co jest ponad to jesteśmy w stanie zrobić. Czyli każda korekta wyglądu, a co za tym idzie funkcji intymnych części kobiecego ciała, ma przede wszystkim nie szkodzić. W ginekologii plastycznej jest wiele obszarów, które się dosyć prężnie, powiedziałbym, rozwijają i mówimy tutaj zarówno o zabiegach, które przywracają pochwie właściwą funkcję i odczucia związane z życiem intymnym. Mówimy również tutaj o zabiegach, które poprawiają wygląd zewnętrznych części kobiecego ciała, takich jak ogólnie pojęte krocze, wszystkie organy znajdujące się na nim, czyli napletek łechtaczki, samą łechtaczkę, wargi somowe większe, wargi somowe mniejsze i krocze. W tym obszarze na skutek upływu lat, na skutek odbytych drogami natury porodów dochodzi do dużych zmian, często w znaczący sposób pogarszających wspomnianą już jakość życia. Naszym zadaniem jest zaproponować i wykonać taki zabieg operacyjny, który po pierwsze poprawi funkcjonowanie tego narządu, a po drugie przy okazji poprawi jego wygląd. Bardzo mocno należy też podkreślić fakt, żeby wykonywać tylko i wyłącznie takie zabiegi, które mają swoją dokumentację medyczną w aspekcie ich bezpieczeństwa i skuteczności. Bez wątpienia udział naszej menadżerki, pani Eweliny Gościckiej, jest olbrzymi, jeśli idzie o docieranie do potencjalnych pacjentek, które zagubione, nie wiedząc gdzie mogą znaleźć informacje, a w gruncie rzeczy i pomoc, trafiają do nas. To docieranie do pacjentek drogą internetu i różnych innych medialnych działań przyczynia się do tego, że ilość zgłaszających się do nas pacjentek znacząco rośnie.